Licia robi włoski. Patrz, tatuś. Tutaj zobacz, tatuś, mi serce jakie włoski mam. Ojacie, Lila myje włosy. No, jak kobieta przecież. No, tata szybko idzie, idzie naokoło. Naokoło. Nie zmarzły. Lila z tatą mamucią myją włoski. Nie mam włosów. Dziewczyny to tak myją włoski. Bo tatuś to tak nie myje włosków. Ale Lila ma długie włosy jak mamucia. No nie? Ale mokre. Mama, a odżywka? No chyba nie będzie odżywki. Bez odżywki dzisiaj dobrze. Zaraz będziemy suszyć i czesać, Tylko musimy wypłukać, tatuś. Ty nie umiesz mieć włosów, powie tata. Trzeba wysuszyć jeszcze. Trzeba wypłukać. Mamusia poszła po wodę, Licia, ale ty ładnie wyglądasz. Licia ma mokre włoski. Pięknie, mama zaraz przyniesie wodę i będziemy myć, nie kuticiu? Buziaczki dla mamusi. Pięknie. Takie piękne włoski, mokre włoski. Idzie mamusia, My się stroimy tak na urodzinki, nie? Mamy za pół godzinki mamy urodzinki, nie? To zdążymy jeszcze. Pewnie, że zdążymy. Ale fajnie. Myjemy włosy. Włoski myjemy na roczek. Ale siódź się zaraz. I za chwileczkę zrobimy włoski, zrobimy makijaże, jak to robią baby. Nie Lila? Jak to a wszystkie? A kto będzie suszył włoski, Liduś? Kto będzie suszył włoski? Kto zawsze włoski suszy? Chyba tatuś. Tatuś będzie suszył włoski. Mamusia. A mamusia pokaże, jak się suszy. Dobra. Co? Wycieramy i suszymy. Dobra. Postaw tam tak. Postaw. Wyciej i chodź tutaj, a ja będę susił. Trzeba najpierw ręcznikiem. Tak, to już tata zrobi. Tata już zrobi wszystko. Chodź tutaj, mamucia. Idzie mamucia, Lila. I tata idzie. Tak, tata zrobi. Lila. Okularki nałożymy, bo zaraz będziemy tu wycierać. Wycieramy włoski. Tak, piękne. Długie włosy trzeba wyciąć, ale masz piękne. Po tatusiu ma takie włoski. Po tatusiu. Chyba nie, Lila. Chyba nie. Podoba się, dziaczki? Podoba się, co? Jeszcze raz. Wytarte włoski, wytarte chyba wszystko. Jeszcze ucho trzeba. Jeszcze drugie ucho. Do kąpieli zawsze trzeba ucho. Tak. Tak, też tata musi już rozczesać. Tak, tata też mi teraz. Dara, tak? I suszarkę. Suszarkę już włączymy. Tatuś wycieszy. Żeby nie ciągnąć za włoski, bo dzieci nie lubią jak się ciągnie za włoski, prawda? Tatuś też nie lubił, jak był mały. Się pociągło za włoski, widzisz. Nie lubił i wiedział, że nie, żeby nie lubić, bo mu wypadły później. A widzicie, bo piękne długie włosy. Ale tata, ty się pospiesz, bo zaraz mamy imprezę. Tata. Szybko zdążymy. Dawaj lukówkę. Dziewczyny zawsze na ostatnią chwilę się robią, my też na ostatnią chwilę. Szybko. Tak, jeszcze tej strony. Tak. I suszarka. Teraz tatuś, teraz robimy szał. Suszarka. Suszymy włosy. Suszymy.
jak na basenie Milina, suszarka jak na basenie. To już suche. To już są suche. To tutaj suche. Ale z tyłu jeszcze nie, bo z tyłu długie są długie. Teraz tak już weźmy do rączki. O, takie długie włosy. Takie długie włosy. Takie długie. Zobacz, mamusia, to już suche. Ale no pięknie te włoski. Już zaczynają być puszyste. Już Lila ma puszyste włoski jak kokolino. Jak któryś bohater. Takie puszyste włoski ma. Jak mamucia teraz, co? Szybko, bo tam czeka impreza. No. A tam jest tort. Ja mam tort ze świeczką, będzie dmuchiwać, tak? No. Jak się dmuchuje świeczkę, o tak, nie tak. Co? Tak się dmuchuje. Uczyłyśmy się z Lilą. Tak. Uczyłyśmy się dmuchać świeczkę. Jeszcze czekamy na gości. Lila zaprosiła gości do siebie na urodzinki. Bacia, przyjedzie dziadek. I ciocie przyjdą. No. Ale Lila ma włoski. Zobacz, jakie włoski Lila ma, patrz. Patrz, jakie Lila ma włoski. Czyściutkie, nie? Dobrze się umyłaś? No, piękne. Jeszcze z tej strony ma tutaj. Tak, zaraz wysuszymy. Jeszcze ściągniemy ręcznik. O, ale Lila ma włoski piękne. Tak, najpiękniejsza, taka dziewczyna. Jak to będzie zakładał spinaczki? Patrz, jak ona piękną linię włosów piękne tutaj. Co będzie zakładał? Kto będzie zakładał spinaczki? Spinaczki na mamucia. Spinaczki mamucia, bo tata to tylko tak roboczo. Zakłada na sztukę. Mamusia tak wystroi przed imprezką, co? Czekaj, Rycia. Teraz tata na chwilę obłoży suszarkę. I chodź tutaj na chwileczkę. O, to tatucia. Na chwilkę. To. Tata zabierze już ręcznik. O, ja cię. Tak. I musimy dalej suszyć teraz. Tata, czemu nie zrobiłeś loków? Proszę? Czemu tata nie zrobiłeś loków? Bo Lina nie ma loków. Lina ma włoski proste, jak tatuć. No musiał zobacz, ale jaki jest długi kucyk. No, chwila zacieszenia. Teraz tak pocieszę trochę. O, mama, zobacz, takie włosy Lina ma. Taka ciepła suszarka, tak fajnie wnika, co? Fajnie takie ciepełko. Pięknie. Teraz tatuś tu musisz przyjść do tatusia na chwilę. O, i ta dziewczyna jest z tym głowy, słyszę. Ale ma włosy długie. Radzisz sobie? Radzisz sobie? To jest ok, wszystko. Ale włosy. Ale włosy Lila ma długie. Jakby na motorze jechała mama, zobacz. No. Lila ma irokeza. No.
szafkę wyłączamy. I Licia jeszcze raz przyjdzie do taty. Licia jeszcze raz do taty. I teraz pocieszymy te włoski z tym wszystkim. Ale długie mama na mani, ja nie wiem. Ojacie, co to są za włosy? Skąd taki Linka ma włosy? Skąd ma takie włosy? Ojacie, kręcę. Takie włosy. Takie włosy. O ja nie mogę. Pięknie. Brawo, Lila. Teraz mamusia będzie stroić pieniądze. Dobrze? Przytuś. Pięknie. Czteczka po mamie. Dawaj. Fajnie ciepło, ale cieplusio. Ale piękne, proste włoski masz. Ślicznie. Ale super włoski. No. Piękne. I co, Maszeczko? Mamusia teraz pineczki założy. Jak tu się uczesam w czasami urodzinki, co? Zaraz mama pineczki założy. Jak się uczesam dzisiaj? Na kokardkę. Jeden kucyk? Jeden kucyk. Co mama tutaj ci robi, co? Pineczki mama zakłada. Niech się jeszcze ciocia od koleżanki też, nie? No pewnie. Nasze koleżanki. Chodźcie. To co, założymy taką? No taką damy, tą nową. Brawo. Muszę być taka urodzinki. To założyć, żeby nam to nie uciekało. Dobrze. Ładny zapis? Czy z drążkiem się nie jakiś? Jakieś nie takie. Musimy się wystroić na urodzinki. Bransoletka. Jeszcze. Bransoletka. Ciota mama szuka jeszcze Licia. Ciota mama cię jeszcze szuka, powiedz Lila. Ciota mama szuka pineczki. Pokaż mi czas. Nie, nie wystarczą? Szko? Wystarczą takie małe? Dobra. Ale fryzura. Dziękuję, moja. To się ma być. Coś nie jest. Kamienka, to jest pineczka.
No, mamusia, jeszcze mamy 10 minut na urodzinki. Urarek. Dobra, włączam, nie?